Witam serdecznie, szanowni państwo. Dziś niezwykle ważna informacja. Nowe, świeże jak poranne bułeczki, badanie naukowe, które bezsprzecznie dowodzi, że aż 40% przypadków choroby Alzheimera może zostać zatrzymane w bardzo prosty i w dodatku darmowy sposób. Brzmi zbyt pięknie, żeby mogło być prawdziwe, ale w rzeczy samej to prawda. Prawda z najprawdziwszych prawd, o której teraz państwu opowiem. Na tę ciężką chorobę otępienną, która powoduje poważne zaburzenia pamięci i mowy, powodując ogromne niedogodności w życiu danej osoby. W Polsce choruje około 380 tysięcy osób, natomiast na świecie od 15 do 21 milionów. Jak się okazuje, wiedza, którą posiadamy od miesiąca, jest w stanie uratować przed nią prawie połowę osób. Jaki zatem czynnik jest w stanie uchronić 40% osób przed rozwojem tej choroby? O tym zaraz państwu opowiem, ale zanim to zrobię, to wymienię czynniki, które zwiększają ryzyko rozwoju tej choroby. Wtedy ten film będzie po prostu pełniejszy, bo jeśli zastosujemy czynnik z dzisiejszego odcinka, który zmniejsza ryzyko zachorowania o 40%, a poza tym wyeliminujemy większość, a może nawet wszystkie czynniki ryzyka rozwoju tej choroby, to może się okazać, że uda nam się uratować 60, może nawet 70 i więcej procent osób przed rozwojem tej ciężkiej choroby. Jakie są zatem czynniki ryzyka rozwoju tej choroby? Przede wszystkim ryzyko zwiększa nieaktywny oraz siedzący tryb życia. Po drugie, częściej chorują osoby, które w swojej diecie mają mało owoców i warzyw. Po trzecie, bardziej narażone na rozwój choroby Alzheimera są osoby z cukrzycą typu drugiego. Kolejno osoby z wysokim poziomem cholesterolu oraz nadciśnieniem tętniczym. Po czwarte, ryzyko rozwoju tej choroby zwiększa nadwaga. W końcu ryzyko to możemy zmniejszyć, redukując ilość spożywanego alkoholu oraz poprawiając jakość naszego snu. A jeśli uda nam się już to wszystko zrobić, to pamiętajmy, że tę niesamowitą ochronę pod postacią 40% mniejszego ryzyka zapewnia nam nic innego jak witamina D. To właśnie królowa witamin, którą możemy mieć całkowicie za darmo, ponieważ jeśli jeszcze ktoś nie wie, przypomnę, witamina ta powstaje w naszej skórze pod wpływem promieni słonecznych, chroni przed wieloma chorobami przewlekłymi. I zanim powiemy sobie trochę więcej na temat witaminy D, najpierw powiedzmy o tym, skąd w ogóle dowiedzieliśmy się o tym, że witamina D może wykazywać tak potężny efekt w zapobieganiu chorobie Alzheimera i jaka jest siła tych dowodów. Szanowni Państwo, 1 marca 2023 roku, czyli niecały miesiąc temu, ukazało się badanie interwencyjne, a dokładniej mówiąc prospektywne badanie kohortowe, w którym na przestrzeni 10 lat oceniano wpływ poziomu witaminy D na ryzyko rozwoju choroby Alzheimera. W badaniu tym brało udział prawie 13 tysięcy osób, czyli jest to potężna grupa, która tym samym daje temu badaniu ogromną wiarygodność. Jaki był wynik tego badania, zapewne się już Państwo domyślacie, biorąc pod uwagę tytuł dzisiejszego odcinka. W badaniu z 1 marca 2023 roku czytamy: suplementacja witaminy D oraz demencja. W treści odnajdujemy informację. Ekspozycja na witaminę D była związana z 40% niższą częstością występowania demencji w porównaniu z brakiem ekspozycji. Oczywiście, tutaj może pojawić się pytanie, ile witaminy D suplementować i jaki poziom może zagwarantować nam działanie ochronne? Otóż, ile dokładnie witaminy D suplementować? Tego nie powie Państwu nikt, ponieważ jest to kwestia indywidualna. Ktoś może wyraźnie podnieść jej poziom, na przykład za pomocą dawek 4000 jednostek międzynarodowych, natomiast ktoś inny, aby uzyskać ten sam efekt, może przyjmować 10 tysięcy jednostek międzynarodowych, a być może jeszcze więcej. Ale o tym, jaki jest ochronny poziom witaminy D, wiemy już nieco więcej, ponieważ w 2015 roku pojawiła się metaanaliza określająca zależności pomiędzy poziomem witaminy D i jej ochronnym wpływem na chorobę Alzheimera.
Według tego badania naukowego warto utrzymywać poziom witaminy D w naszym ciele powyżej 50 nanomoli na litr. Ja bym Państwu sugerował, żeby było to trochę więcej, tak powyżej 70, a nawet 80. To jest taka bezpieczna przystań. I zanim opowiem Państwu o tym, jak ten efekt można wzmocnić i opowiem kilka innych bardzo ciekawych informacji, chciałbym tylko zrobić bardzo krótki przerywnik i zastanowić się wspólnie, dlaczego akurat suplementacja witaminą D wykazuje działanie ochronne. Szanowni Państwo, suplementacja witaminą D zastępuje nam to, co utraciliśmy poprzez współczesny styl życia, czyli wepchnęliśmy się w życie i pracę w zamkniętych pomieszczeniach, tracąc życie na otwartej przestrzeni. Witamina D w suplementach po prostu dostarcza nam słońca, od którego odcięliśmy się poprzez rozwój cywilizacji. To właśnie dlatego witamina D ma takie działanie. Nikt nie potrzebowałby stosować suplementacji, gdybyśmy żyli tak, jak zaprojektowała nas natura, czyli gdybyśmy większość czasu spędzali na zewnątrz. Ale czy dziś jest to w ogóle możliwe? No i ktoś z tego miejsca może zapytać. Skoro suplementacja witaminy D może w znaczącym stopniu zastąpić nam słońce, bo współczesna cywilizacja nie jest już w stanie się zmienić, bo chyba nikt z Państwa nie wyobraża sobie pracowników biurowych, którzy pracują pod chmurką na łące, to powstaje pytanie, czy wychodzenie na słońce w celu pozyskania witaminy D ma jeszcze sens? Trzeba przyznać, że suplementy z witaminą D rozwiązują ogrom problemów współczesnej cywilizacji, co nie zmienia jednak faktu, że w tym wypadku, czyli w przypadku zapobiegania chorobie Alzheimera, silniejszy efekt wykaże słońce. Dlaczego? Otóż, drodzy widzowie, suplement z witaminą D dostarcza nam tylko i wyłącznie witaminę D. Natomiast słońce dostarcza nam nie tylko witaminę D, ale także spowoduje, że w naszym organizmie uwolni się tlenek azotu. Tlenek azotu, który rozszerza naczynia krwionośne, ma również właściwości antywirusowe i chroni również komórki układu nerwowego. Jak się okazuje, wiele badań również wskazuje na związek pomiędzy obniżoną syntezą tlenku azotu a rozwojem tej choroby. Liczne badania wskazują na wyraźne zależności pomiędzy niedoborem tlenku azotu i rozwojem tej choroby. Większość badań zaznacza ochronny wpływ tlenku azotu na komórki nerwowe, dzięki czemu związek ten wykazuje powyższy efekt. Co bardzo ważne, powiązanie tych dwóch czynników sugeruje, że choroba Alzheimera to choroba całego organizmu, a w tym układu naczyniowego, a zaburzenia pamięci to jeden z głównych objawów, ale nie jedyny. Zatem podsumowując ten punkt, witamina D w postaci suplementów diety u wszystkich tych osób, które nie przebywają wystarczająco długo na słońcu, zmniejszy ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera o około 40%. Niemniej jednak, jeśli to tylko możliwe, polecam Państwu zamienić witaminę D z suplementów diety na słońce, ponieważ uzyskają Państwo wtedy dużo, dużo więcej korzyści. Tlenek azotu, który zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera, gwarantuje naszemu organizmowi jeszcze wiele innych korzyści. Ale to nie odcinek o tlenku azotu, więc przechodzimy dalej. No dobrze, tematykę witaminy D oraz słońca mamy już omówioną. Ale czy te 40% możemy zamienić na większe liczby? Czy możemy uchronić jeszcze więcej osób przed rozwojem tej ciężkiej choroby? Zdecydowanie tak. I polecam Państwu pozostać ze mną jeszcze przez kilka minut, bo w skrócie opowiem, jak jeszcze skuteczniej się chronić. Co jeszcze możemy zrobić, aby zmniejszyć ryzyko rozwoju tej choroby? Po pierwsze, pamiętajmy, aby niwelować stres z naszego życia. Stres powoduje, że w naszym ciele produkuje się więcej hormonu uwalniającego kortykotropinę. Hormon ten w nadmiarze stymuluje produkcję beta-amyloidu, czyli patologicznego białka, które wykrywane jest w chorobie Alzheimera. Podobnie zresztą działa nadmiar kortyzolu, czyli hormonu stresu. Kolejno, to co jemy i to czego nie jemy, ma ogromny wpływ na zapobieganie tej chorobie.
Drodzy widzowie, wielokrotnie na moim kanale mówiłem o diecie roślinnej, diecie śródziemnomorskiej, która tak w 80-90% składa się u roślin i czasami podaje się, że od 10-20% składa się z produktów odzwierzęcych. Bardzo ważną cechą tej diety jest duża różnorodność warzyw w diecie, bogactwo owoców i różnorodność produktów pełnoziarnistych. Wszystkie te produkty roślinne są bogactwem różnorodnych polifenoli i pełnej gamy błonnika. Słowo klucz to różnorodność. Jak do tej pory, kilkanaście badań naukowych, a w tym metaanaliza, czyli badanie naukowe najwyższej rangi, potwierdzają, że dieta śródziemnomorska w wyraźny sposób, w poważny sposób zmniejsza ryzyko pojawienia się choroby Alzheimera, nawet, uwaga, o 45%. Ale badania dowodzą, że dieta ta nie tylko zmniejsza ryzyko pojawienia się tej choroby, ale modyfikuje także przebieg i osłabia objawy już istniejącej, zmniejszając także śmiertelność w wyniku jej trwania. Zatem do tej pory wiemy, że witamina D, a w tym słońce oraz dieta roślinna, którą jest dieta śródziemnomorska, to najważniejsze czynniki, które pomogą nam zapobiegać chorobie Alzheimera. No i teraz pytanie, co jeszcze może pomóc nam ochronić nasz organizm przed rozwojem tej poważnej choroby? Szanowni Państwo, klasyka, klasyka i jeszcze raz klasyka. Okazuje się, że jest to aktywność fizyczna, której podobnie jak słońca wszystkim nam brakuje. Szereg badań potwierdza korzystny wpływ aktywności fizycznej na zapobieganie, a nawet leczenie wczesnych postaci choroby Alzheimera. A skoro już to wszystko wiemy, uzupełnijmy nieco swoją wiedzę i odpowiedzmy sobie zatem na pytanie. Jakie są pierwsze objawy choroby Alzheimera? Otóż przede wszystkim, oczywiście, będą to problemy z pamięcią, ale to, co jest bardzo ważne i charakterystyczne zarazem. Chory ma problemy z przypomnieniem sobie rzeczy, które działy się niedawno, natomiast nie jest w stanie sobie przypomnieć sytuacji z dalekiej przeszłości. Poza tym może pojawić się objaw odkładania rzeczy w niewłaściwe miejsca. Kolejno, kłopoty ze znajdywaniem rzeczy takich jak kluczyki do samochodu, problemy z podejmowaniem właściwych decyzji i kolejno, bardzo charakterystyczny objaw dla choroby Alzheimera, to dezorientacja, czyli gubienie się we wcześniej znanym otoczeniu. Chory ma także problemy z wysławianiem się czy z właściwą oceną sytuacji. Na przykład nie potrafi wykryć zagrożenia w trakcie wchodzenia na przejście dla pieszych, gdy z boku nadjeżdżają samochody. W tym przypadku źle ocenia zagrożenie w postaci rozpędzonego samochodu. W końcu chorzy na chorobę Alzheimera są wycofani społecznie oraz zawodowo i przestaje cieszyć ich to, co dawniej sprawiało im przyjemność. Bardzo często słyszałem od Państwa również w komentarzach pytanie, a jak długo żyją chorzy po rozpoznaniu choroby Alzheimera? Tak się składa, że posiadamy takie dane i Główny Urząd Statystyczny informuje, że po rozpoznaniu tej choroby chorzy żyją jeszcze średnio od 8 do 14 lat. Na pewno zastanawiacie się Państwo także, czy choroba Alzheimera jest chorobą dziedziczną. Otóż uważa się, że choroba Alzheimera jest jedną z bardziej demokratycznych chorób wśród chorób neurologicznych, ponieważ może trafić dosłownie na każdego. A co do dziedziczenia, to szacuje się, że tylko 1 na 100 przypadków właśnie tej choroby to choroba, która jest prezentem w spadku po przodkach, czyli została odziedziczona. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym filmie. Dziękuję za Państwa uwagę i jak zawsze zapraszam do następnego filmu. Do usłyszenia.